Witam Państwa. Dziś ja i mój gadający pies opowiemy Państwu o... Odwróć się. Strasznie ci z mordy jedzie. Nie, to odwróć się w drugą stronę. Przestań. Nie dmuchaj na mnie. Coś leżało. Znowu zleżało coś na świetniku. No? Rybka. Nie. Czuję, to była... To musiała być rybka. Nie, to był kebab. To był bardzo stary kebab. Mówiłem ci, nie wolno żreć na śniegu. Chcesz się rozchorować? Chcesz się rozchorować? Już ledwo mi na syropek na kaszę wystarcza. No bo ja jestem łowcą. Łowca, łowca śmietnikowy. No. Co można złowić na śmietniku? Masz zakaz chodzenia na śmietniku i żarcia tam. Co, ja ci nie daję żreć? Nie daję ci żreć? Kupuję. Ciężkie pieniądze wydaję. Dobra karma, najlepsza. Te w granulkach, kiełbaskach. A na śmietniku są fajne kości. Śmierdzące, stare, śmierdzące kości. I kawałek pizzy można znaleźć. Albo wymiociny. Czyje? Tego, co zjadł tę pizzę. Aha. Tak ci z mordy śmierdzi. No, zapolowałem sobie. Na co sobie zapolowałeś? Na co ty sobie zapolowałeś na śmietniku? Na żarełko. Na co? Na żarełko. Na co przecież masz w domu żarcie? No, ale to też jest. Ale masz nieść tylko w domu, nie wolno ci jeść na śmietnikach. Ale można też inne rzeczy znaleźć. Co można znaleźć na śmietnikach? Co można znaleźć na śmietnikach? Najgorsze żule gnoje tylko szukają po śmietnikach. Chcesz, żeby mówili, że jesteś psem żulem? Nie gadającym jedynym psem na świecie, tylko pies żre na śmietnikach. Szuka szperaczek taki. A ja coś znalazłem fajnego na śmietniku. Pogrzebek taki. Pogrzebek? Co? O proszę. Nie wolno nic przynosić ze śmietników do domu! Buta znalazłem. Dobry but. No? To mój numer chyba. Firmówka? A drugi był? To zdaje się, że był. No to... To już na dzisiaj kończymy. A ja muszę szybko pójść wyrzucić śmieci. To ja też wyrzucę śmieci.